Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Mamy poniedziałek, więc rozpoczynamy nowy tydzień, a jednocześnie kończymy też i miesiąc. Więc spojrzymy sobie na tradycyjnie waluty, surowce i indeksy z perspektywy analizy technicznej. Eurodolar. Czekałem na to, aż ten instrument wyjdzie znowu powyżej 1,0560, 1,0570. Przesuwam swój marker cenowy i to nastąpiło w dniu dzisiejszym. No, zobaczymy, czy uda się utrzymać euro powyżej tej żółtej strefy, którą w tej chwili oczywiście będę nazywał wsparciem, a jeżeli tak, no to ten schemat, który, momencik, bo za dużo usunąłem, ten schemat, który rysowałem na zielono, a znowu coś mi uciekło, na zielono częściowo usuwam albo sobie przesunę, żeby nie zasłaniał nam aktualnego wykresu. Ja będę powoli spoglądał w stronę 1,0650, tak, jako najbliższego ograniczenia na wykresach godzinowych. Później, jeżeli ta tendencja na korzyść wspólnej waluty europejskiej, ja może poprowadzę linię po dołkach, żeby pokazać, że cena tego instrumentu no, kieruje się powoli. To jest ważne słowo, powoli, bo kąt nachylenia nawet można zrobić z tego kanału jest bardzo, bardzo łagodny. Tym samym też ja na razie kieruję wzrok w stronę różowego obszaru, a potem dopiero gdzieś tam wyżej będę sięgał. Warunek konieczny oczywiście dzisiaj notowania muszą pozostać powyżej 1,0570. Funt brytyjski ma ochotę wrócić w stronę 1,20, czyli minimów z tego roku. Na razie jeszcze tutaj rozgrywka jest prowadzona w okacjach 1,20-1,20. To jest przestrzeń lokalnego wsparcia, które no, co do ilości dołków, no, to tutaj już chyba nawet nie ma co liczyć. Duży dolny cień na ostatniej świece 4-godzinowej wskazuje, że są chętni na to, żeby kupywać funta po tej cenie. No, na razie nie przekłada się to na jakieś większe zdobycze, na jego aprecjację. Przypomnę, że kolejne ograniczenia to jest 1,22 i 1,2260. Szczególnie ta druga cena tam z lekkim rozszerzeniem do góry jest przestrzenią, która dotychczas była mocno eksploatowana przez podaż. Jeżeli nie uda się pozostać powyżej 1,20, 1,20, no to oczywiście spadki poniżej 1,20 musimy wziąć na poważnie pod uwagę. NZD, czyli dolar australijski, tendencja spadkowa na wykresie dziennym, więc białe świece muszę traktować jako korektę. Tam na niższych interwałach jest taki mały schemacik, który chodzi mi po głowie. Już dawno nie przywołałem formacji korony, ona częściowo już się zmaterializowała. Mam tu na myśli taką sekwencję, kiedy tworzy się bardzo, bardzo wczesna faza formacji głowy z ramionami, aczkolwiek użycie tego terminu w przypadku formacji korony to jest lekkie nadużycie, bo to jest dużo za wcześnie. Chodzi o taki aspekt, kiedy notowania wracają powyżej ostatniego przełamanego dołka i stabilizują ten dołek. W tym przypadku mowa o 0,58 jako wsparciu. To jest przestrzeń, która była testowana pod koniec zeszłego tygodnia właśnie jako miejsce, gdzie popyt może się pojawić. No i początek tego tygodnia, mam tam się dwie ostatnie 4-godzinne białe świece, wskazuje, że są chętni na to, żeby próbować wypchnąć cenę do góry. Nie zmienia to koncepcji z wyższego interwału, że nawet jeżeli cena podejdzie pod 0,59, czyli niebieski obszar, to będziemy musieli traktować to jeszcze jako ruch korekcyjny. Linia poprowadzona po szczytach o tym przypomina. Australijczyk. Zmierzamy w stronę 0,6370. Tutaj mieliśmy ostatnie większe tąpnięcia, jeżeli chodzi o kwotowanie dolara australijskiego, więc bez wyjścia powyżej tej zielonej strefy, no to nie ma co patrzeć nawet w kierunku tego górnego ograniczenia kanału spadkowego. On może nie jest zbyt precyzyjnie narysowany, ale chodzi o pewną koncepcję ukierunkowania swojej wizji. Dopiero kiedy cena wyjdzie powyżej, to będzie można mówić o osiągnięciu stron na przykład 0,6470. Także i tutaj te sekwencje wzrostowe trzeba nazwać korektą, aczkolwiek ta bieżąca już jest na tyle
pokaźna, że powoli zrównuje się z tymi ostatnimi, stąd też to właśnie 0,63, 70 czy też 80 traktujemy jako jeden z kluczowych oporów. Po wyjściu no, będziemy zastanawiać się, czy nie zmienić tutaj sentymentu do tego instrumentu. Spójrzmy na peleny. W przypadku funta do pelena bez większych zmian. Cena poniżej 5,13, świeca obok świecy, to jest wykres dzienny, więc notowania potencjalnie tworzą nam taką korektę, której, gdzie wsparcie zostało zamienione w opór, więc ja mam prawo sięgnąć do poziomu 5,03. No, na razie poniżej piątki nie zerkam, ale no, ten układ wykresu do tego mnie zmusza, żeby szansę przeciągnąć na stronę bardziej podaży niż popytu. Sytuacja ulegałaby zmianie, jeżeli cena znowu wyjdzie powyżej 5,13, no to znamy poziomy, które wtedy będą dla nas ograniczenie. CHF do pelena. Linia trendu spadkowego zaliczona. Notowania pozostają w dolnej połowie wskaźnika Bollingera. Przerywane linie tego wskaźnika są skierowane do dołu. Przypomnę, to jest trendowe narzędzie, więc jeżeli jest skierowane do dołu, no to też ruchy wzrostowe nazywamy korektami. Dzisiejsza sesja to jest próba zejścia poniżej 4,67. Dla mnie to otwiera drogę do spojrzenia w stronę 4,60 i tam kolejny impuls spadkowy mógłby chwilę odpocząć. Jeżeli tego odpoczynku tam nie będzie, no to 4,49, 4,50 będziemy brali pod uwagę jako miejsce, gdzie należałoby szukać kolejnego dołka. Także w miarę pozytywny sentyment do pelena ma szansę się tutaj utrzymać. Podobnie jest w przypadku EuroPLN, przynajmniej tak długo jak cena jest poniżej 4,48, to takie warianty spadkowe mogę tu brać pod uwagę. Sięgam oczywiście do miejsc zaznaczonych strzałkami, które rozciągają się od początku praktycznie czerwca tego roku do września. Wtedy ta żółta strefa była bardzo, bardzo mocno pilnowana przez posiadaczy krótkich pozycji. Zobaczymy, czy to się powtórzy i cena będzie chciała no, próbować zejść poniżej 4,40, jeżeli oczywiście ta tendencja, że tak powiem, powyborcza jeszcze ma tutaj jakieś znaczenie. USD-PLN, on oczywiście był najsłabszy, czyli najwolniej może tak reagował, PLN najwolniej tu reagował, jeżeli chodzi o umocnienie, więc ma tutaj sporo do nadrobienia. 4,10 to jest najbliższe wsparcie i wydaje mi się, że ta przestrzeń może być wkrótce testowana, między innymi za sprawą 4,25 traktowanie tej zielonej strefy jako oporu. Szczególnie też, że korzystając właśnie z Bollingera, jest to przestrzeń związana z górnym ograniczeniem, środkowym ograniczeniem tej linii, więc może się okazać właśnie, że od kilku dni mamy korektę, po której impuls spadkowy skieruje się w stronę 4,10. Zakładając oczywiście, że dolar będzie wyprzedawany na korzyść PLN. Temat surowcowy rozpoczynamy od ropy. Ropa wybroniła wsparcie 82 dolary. Tam możemy oczywiście z małym kawałkiem tutaj te 20 centów dorzucić do ceny baryłki ropy amerykańskiej. Mamy trzy dołki, lokalne dołki, które w tym miejscu powstały, więc jest to miejsce, które można powoli nazywać dość istotnym elementem struktury wykresu dziennego i pytanie, czy nie przełoży się to też na wykres tygodniowy. Ja w miarę optymistycznie patrząc na razie chciałbym zamknąć notowania tego surowca w obrębie 93,5-82 dolary. Optymistycznie w sensie takim, że oczywiście geopolitycznie i te ryzyka związane z krajami zbliżonymi do ropopochodnych gdzieś tam są cały czas dość wysokie, więc może się okazać, że ta presja, żeby notowania skrywały się w stronę 100 dolarów gdzieś tam się pojawi. No my wiemy, że w okolicach 93,5 dolarów tam podaż się pojawiła, no ale też chyba nie ma co liczyć, że notowania zajdą poniżej 82 dolarów. A jeżeli by się to udało, no to wtedy rzeczywiście można byłoby sięgnąć w stronę tych niższych wartości, które w tym roku były przez nas oglądane i komentowane. Ropa Brent oscyluje wokół 88. Raz powyżej, raz poniżej, tak patrząc z perspektywy dziennych świec, ale dla mnie istotniejsze jest, że ten przedział jest testowany od góry jako pojedyncza fala, więc traktuję to jako wsparcie.
w tej chwili, więc ja się nie zdziwię, jeżeli białe świece będą próbowały sięgnąć 96 czy 98 dolarów za baryłkę ropy Brent. Najbliższe wsparcie 82 to jest przestrzeń, w której popyt się pojawiał, ale jest to coś, co raczej nazwałbym układem lokalnym. Złoto. Zrobiło nam nowy wyższy szczyt, nowy punkt odniesienia, więc siatkę Fibonacciego tak naprawdę należałoby przeciągnąć wyżej. Ja przypomnę, może zostawiając ją jeszcze chwilę, że korekta zatrzymała się na pierwszej linii 23,6. Mieliśmy to 24 października, czyli bardzo krótkie cofnięcie w relacji do długiego impulsu wzrostowego, więc być może to zmotywowało do pojawienia się nowego szczytu. Więc coraz bardziej chyba muszę spoglądać w stronę 2070 jako tego głównego ograniczenia z ostatnich lat dla złota. Tam no, zobaczymy, co się może wydarzyć, no, ale w pierwszej kolejności ja oczywiście spodziewam się tego, co w ostatnich latach, czyli fazy cofnięcia. To, na co zwrócimy uwagę, no, to oczywiście sama wysokość tych wzrostów, bo mamy raz, dwa, trzy tygodniowe duże białe świece. One nie zostały jeszcze według mnie rozsądnie skorygowane, więc może się okazać, że wcześniej czy później taki ruch się pojawi. No ale o nim będzie można coś więcej powiedzieć, jeżeli 1955 jako wsparcie zostałoby przełamane. Wtedy w stronę 1900 będzie można zerkać. Ogólnie na wykresie dziennym mamy informację ze wskaźnika RSI, że złoto jest dość drogie. Szybkie spojrzenie jeszcze na robustę, która kolejny dzień traciła na wartości. To jest oczywiście konsekwencja kanału spadkowego, kierunkowego mierzenia Fibonacciego, czyli zatrzymania na 2559, a w konsekwencji no, zobaczymy, czy 2300 zostanie przełamane. Ja zostawiłem sobie jeszcze niebieską strefę 2475 na wszelki wypadek, jeżeli nastąpiłaby tutaj powrót i próba testowania tej przestrzeni jako oporu. Tutaj też jest mniej więcej spadkowa linia poprowadzona po szczytach, no, z małym naruszeniem dotyczącym październikowego szczytu, ale ogólnie bardzo ładnie ten kanał tutaj cały czas pracuje. Poszczególne swingi, poszczególne fale wypełniają w pełni ten zakres pomiędzy dolną a górną linią, więc trzymajmy to narzędzie, skoro jak na razie ono funkcjonuje. Indeksy. Rozpoczynamy od DAX-a, który dotarł do 14650. Miejsce, które jako dołek może być rozpatrywane. Ja przypomnę, że wcześniej tam było jeszcze jedno miejsce, to jest ten różowy kolor, okolice raczej 15 tysięcy punktów, ale to jest raczej już historia w tej chwili, albo 15 tysięcy, przepraszam, 15 tysięcy możemy traktować jako lokalny opór, albo jeszcze to odwracając, dopóki nie, byki nie pokonają 15 tysięcy, no to ja nie spojrzę na wyższe wartości, w tym na przykład powrotu w stronę 15 600. Czyli ogólnie jest fajna przestrzeń na to, żeby powstał lokalny dołek. Nie jestem pewien, czy jest sens iść torem tego dołka z marca 2023, no bo wtedy sentyment był skierowany do góry, tak? Mieliśmy serię wyższych szczytów, wyższych dołków. W tej chwili on jest skierowany do dołu, więc nie jestem pewien, czy jest na tyle pozytywny sentyment, żeby doszukiwać się tutaj jakiejś większej korekty. Znaczy nie mi o tym decydować, ale jak na razie te wzrosty są raczej, bym powiedział, symboliczne. Jeżeli Państwo porównacie zachowanie ceny z wiosny, no to tam każdorazowe dotknięcie żółtego wsparcia 14650, właśnie tego samego dnia cena już gdzieś próbowała wyskoczyć wyżej. Tutaj świece są ewidentnie o mniejszej wysokości, więc ewidentnie sugeruje to, że podaż próbuje tutaj spychać cały czas do dołu ten instrument. Po przełamaniu 14650, no według mnie jeszcze większa słabość może się pojawić i wtedy ja już będę sięgał po ceny z kategorii 13700, 13800, a może nawet niższe. No zobaczymy, jak agresywna będzie tutaj podaż. Nasdaq. Ubiegły tydzień raczej do korzystnych nie ma co zapisywać. Przypomnę, że mamy notowania poniżej wsparcia 14 000
600, więc 14 tysięcy jako wsparcie stoi otworem. I może się okazać, że wkrótce też będzie przełamana linia poprowadzona po dołkach, które ja pisałem literami RGR, więc wtedy jeszcze niżej będzie można spojrzeć. No ale na razie ta równa cena 14 tysięcy jako wsparcie niech z nami pozostanie. Zobaczymy, czy te spółki technologiczne będą sobie radziły w miarę nieźle. Mamy cały czas sezon wyników, więc kolejne dane będą też pewnie tutaj napływały i będą przynosiły nam stosowną reakcję inwestorów. Na razie nie wygląda to za ciekawie. Wskaźnik RSI jest w tendencji spadkowej. Dopóki ta zielona linia nie zostanie przełamana, to może się okazać, że trzeba będzie spoglądać na niższe wartości. US30 przełamał 33200 jako konsekwencja zamiany poprzedniego dołka w szczyt, więc mamy już pewną strukturę impulsu. On oczywiście może się rozbudować. Najbliższy przystanek, no zobaczymy, czy 31 tysięcy, 31 200 to już jest czas, żeby sięgać po takie wartości. W zależności od horyzontu czasu oczywiście możemy znaleźć wsparcia wyżej, ale patrząc na te wyższe interwały, szczególnie tygodniowe, no to już raczej 31 powinniśmy brać, tysięcy powinniśmy brać tutaj pod uwagę. No jeszcze do 32 300, tak? Ale ja bym raczej tutaj jedyne, co, na co się zdecydował, to dał szansę bykom na spróbowanie zrobienia retestu, czyli po raz kolejny zamianę dołka w szczyt. To już raz żeśmy przerabiali na 34 200, więc zobaczymy, czy też taka sytuacja pojawi się na 33 200. S&P 500. Notowania próbują wyjść dołem z kanału spadkowego. To nie jest za dobra informacja. Przy okazji mamy spadki poniżej 4200. To też nie jest dobra informacja. Mamy przełamaną linię poprowadzoną po dołkach i to też jest niedobra informacja. A więc 4200 z tych dobrych możemy zamienić co najwyżej ze wsparcia na opór. Więc jeżeli pojawią się wzrosty, to raczej trzeba traktować je jako krótkoterminowe przed dalszą przeceną. To, co może uratować jeszcze zwolenników wzrostu, to są niskie wartości wskaźnika RSI, ale on będzie coraz częściej, może coraz częściej schodzić w zakres poniżej 300 punktów, jeżeli rzeczywiście ta sekwencja niższych szczytów i niższych dołków będzie tutaj cały czas rozbudowana. Po prostu te tąpnięcia będą zmuszały ten wskaźnik, żeby schodził on dość nisko. Oczywiście korekty będą się pojawiały. Najbliższe wsparcie, gdzie taka korekta może się pojawić, to jest 4060, 4070, a potem już 3800 ja będę przywoływał. Jeżeli chodzi o te kolejne instrumenty, to już zapraszam Państwa jutro. Z mojej strony na dzisiaj ja serdecznie dziękuję. Zapraszam do innych naszych opracowań, które też publikujemy w formie pisanej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.